Byłem na działce, podlałem papryczki, nagrałem dla was filmik, zrobiłem shorta, wleciałem nad zalew, praktycznie nie widać żadnej ryby, woda zielona. Witam was wszystkich. Na rybach nie byłem już chyba prawie 2 tygodnie. W niedzielę jak tutaj podjechałem, to na wodzie aż pływał taki zielony kożuch. Woda zmącona, zielona. Może jutro na rybki się wybiorę. Zobaczymy. Dzisiaj taki temat, jaki przedział wiekowy mnie interesuje u pań. Ponieważ ktoś napisał komentarz, że Nygus, celujesz w przedział wiekowy 25-35, nie wiem skąd mu się to wzięło. W jaki właściwie przedział, Nygus, celujesz? Słuchajcie, celuję w przedział, nie wiem od kiedy one tam mogą, od 16 do 120 powiedzmy. Od 16 mogą, dopóki mogą, dopóki żyją. 90, 80, 110, jak któraś żyje i mi wpadnie w oko, to też jeszcze się nada. Pamiętaj o łapie, o komentarzu, reklam nie przewijamy. Nygus, co ty nam tu pitolisz za głupoty? Już widzę ciebie ze 100-letnią babcią. Słuchajcie, coś wam opowiem. Jak wiecie, pracowałem w domu opieki w Niemczech, szykowałem rano ludzi, ubierałem, kąpałem, nie tylko panów, ale też starsze panie, jak wiadomo, więcej pań dotrwa leciwego wieku, mniej jest starszych panów, także większość tam było w tym domu opieki też pań, chociaż kilku panów było, z czego bardzo się cieszyli, że ja do nich przychodzę, a nie kobieta. Zawsze sobie pogadaliśmy, się pośmialiśmy, powygłupialiśmy, coś mi opowiedzieli. Kilka historii wam opowiedziałem na tym kanale, jak to było w drugą światową, jakie mieli przejścia i tak dalej. Ale były też panie. Leciwe panie. No i słuchajcie, możecie nie wierzyć, ale była taka pani, no z twarzy już widać było, że jest leciwa. Miała gdzieś z 82-3 lata i też ją szykowałem co rano. Raz na kilka dni trzeba było ją wyprysznicować. Także naoglądałem się w swoim życiu starszych pań. Dziękuję niektórym, którzy mi polecają, że Nygus, dla ciebie to 60, może albo 70. Naoglądałem się takich. Nic ciekawego. Oprócz, słuchajcie, tej jednej. Nie mów, że na nią leciałeś. No nie. Jak ją kąpałem, w żadnym wypadku korzeń mi nie płonął. Wykonywałem swój zawód, swoją pracę. Ale babeczka, tak jak wam wspomniałem, była ponad 8 dyszek. Z twarzy widać było zmęczenie. Ale możecie nie wierzyć. Ciało u tej starszej kobiety, no nie jedna dwudziestka. Powiecie, że przesadzam. No nie przesadzam, trochę tego w życiu widziałem. Widziałem też dwudziestki, które mają ciało jak galareta, jak budyń, rozlazłe, miętkie, takie falujące, pływające. Ta starsza pani w wieku ponad 8 dyszek, ona była, słuchajcie, ciało miała jak guma. Guma. Słuchajcie, miała ciało tak jędrne, zbite i na rękach, i na plecach, i na brzuchu. Pomimo swojego wieku nawet
piersi miała, słuchajcie, jędrne, nie sflaczałe, nie wiszące na boki, nie pomarszczone, jędrne. Na tyłku miała kilka fałd tłuszczyku, ale ten tyłek był jędrny. Nogi, łydki. No, powiem wam, od szyi w dół, jakbyście jej wzięli, przyprawili głowę jakiejś 40-latki ładnej i byście ją wypuścili na plażę w stroju kąpielowym, to wam gwarantuję, że sporo facetów by się za nią obejrzało. To nie jest tylko moje zdanie, ponieważ te panie, które tam też pracowały, one mi mówiły cały czas, że a, bo ja tam narzekałem, że to jest, pójdziesz do tej, zaczniesz ją kąpać, to zobaczysz. Myślałem, że one sobie żartują. Ale faktycznie, kiedy zobaczyłem to na własne oczy, byłem w wielkim, ale naprawdę wielkim szoku. No fakt, że to zdarza się chyba raz na x, nie wiem ile razy, taki przypadek, żeby ktoś się w takiej formie zachował, żeby miał takie ciało w tym wieku. Nie wiem, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak ona wyglądała, kiedy była młoda. No, no po prostu szok i niedowierzanie. Kolejny przypadek miałem kilka dni temu. Jechałem samochodem, było ciepło. Zresztą cały czas jest ciepło. No i słuchajcie, dwie panie na rowerze. Akurat stały na przejściu. Jedna siwe włosy, długie, spięte w kucyk, w krótkich spodenkach. A druga blondynka też w krótkim rękawku, krótkie spodenki. Naprawdę krótkie, takie dotąd. No i tak stoją na tym przejściu z tymi rowerami, ja jechałem, czekały, czy je przepuszczę, czy nie. Widziałem je od tyłu. No i sobie pomyślałem, no ta siwa i taka, patrzę, opalona, ta w tych krótkich spodenkach, ta blondyna, pomyślałem sobie, mówię, kurczę, blade, pewnie jej córka jakaś młoda, fajna laska, nie? Podjechałem bliżej, zatrzymałem się przy tych pasach. Słuchajcie, kobieta z twarzy, jak się odwróciła, żeby zobaczyć, czy mogą przejechać, widziałem, że ma, nie wiem, 70 lat, tak na oko. No, opalone miała ciało. Ręce, nogi, słuchajcie, nogi miała takie, że nie mogłem wyjść z podziwu, jak przeprowadzała ten rower przez te pasy. Nie wspomnę o tylnej części ciała w tych opiętych, krótkich spodenkach. Słuchajcie, gdybyście te nogi i te jędrne jej ręce doprawili jakiejś osiemnastce, nikt by się nie zdziwił. Na tych nogach nie było żadnej fałdy, żadnego celulitu, żadnych rozstępów, żadnych dołków. Te nogi miała, słuchajcie, tak zbite, fajne, do tego opalone. Koszulkę miała taką nie na ramionczkach, ale też nie z rękawem, taka, wiecie, jak dziewczyny noszą, taka wycięta dotąd. No słuchajcie, gdybyście jej przyprawili jakąś twarz ładnej, młodej, o, ryba, jakiejś ładnej, młodej dziewczyny, osiemnastki nawet, dwudziestki, naprawdę można by się pomylić, można by się pomylić. No miała ciało babka takie, że ta druga już była starsza i to chyba dużo starsza, a może to była jej matka, no nie wiem.
Ta może miała, nie wiem, 70, a ta matka, no nie wiem, 90, no nie, no na 90 nie wyglądała. Ale słuchajcie, naprawdę zdarzają się panie. Są to wyjątki. Są to wyjątki naprawdę rzadko. Ale pewnie sami też gdzieś widzieliście, doświadczyliście, że są panie, które mają pomimo swojego wieku naprawdę ładniejsze ciało niż niejedna panna w wieku 20-30 lat. I nie przesadzam, nie przesadzam. Jest to rzadko spotykane, ale się zdarza. Nie wiem, od czego to zależy, od genetyki, od stylu życia, od odżywiania, może dużo ruchu, no nie wiem. Ale sam osobiście widziałem na własne oczy kilka takich przypadków. Jakoś kilka dni temu tutaj byłem też za mną, tutaj na tej plaży, wracając chyba od babci, nie wiem. To nie, to było chyba półtora tygodnia temu. Wtedy jeszcze woda była czysta i było pełno ludzi na plaży, więc sobie tak w drodze powrotnej podjechałem zerknąć. I widziałem babeczkę na kocyku, która się opalała niedaleko mnie, jak tam podjechałem samochodem. Wstała z tego kocyka. Powiem wam, chciałbym, żeby wszystkie dwudziestki, trzydziestki, czterdziestki miały taką figurę jak ta starsza pani. Naprawdę w stroju kąpielowym, dwuczęściowym, nie jakimś tam całościowym, żeby coś zasłonić. Nie, normalnie była w dwuczęściowym stroju, w opalaczach. Wstała, obróciła się, coś tam poprawiała i tak stałem sobie, patrzyłem, mówię, kurczę blade. Taka babeczka to jest naprawdę coś. Nie jeden jeszcze młody się za nią obejrzy i zwróciłem uwagę, tam właśnie no było sporo ludzi na plaży, tam gdzieś na kocyku dalej kilku młodszych panów leżało i panie, i widziałem, jak ona wstała z tego kocyka, to wszyscy na nią zerkali i te młodsze panny, które nie wyglądały za specjalnie, widziałem tam między nimi jakieś rozmowy, szepty i tego, że zobacz, jaką ma. Dało się wywnioskować z tej gestykulacji, że zobacz, jaką ona ma w tym wieku jeszcze figurę. Także Nygus, w jaki przedział wiekowy celujesz? Słuchajcie, nie ma reguły. Nie ma reguły. Musi mieć to coś. Muszę się z nią dogadywać. Muszę czuć, że kogoś mam, że ktoś trzyma moją stronę. Ja jego oczywiście, nie tylko, że z wzajemnością wszystko. Nie wiem, co los przyniesie, czy w ogóle jakaś się trafi, czy się nie trafi. Widuję babeczki fajne, starsze, zadbane, ale są zajęte, a te, które mi się podobają, niestety mam pecha. A te, które mnie chcą, znowuż mi się nie podobają. Także no musi to, jak to mawiają, do tanga trzeba dwojga. Może na końcu coś tu zakręciłem. Te, co mi się podobają, przeważnie mnie nie chcą albo są zajęte. A te, które by mnie chciały, to znowu mi się nie podobają. No i taki z tego kogiel mogiel. A chyba jutro przyjadę, sobie wędeczkę zarzucę. A co? Widziałem, coś tu się wreszcie plusknęło, czyli ryby jeszcze tutaj są i jeszcze żyją. Co roku tutaj jest taka woda nieprzyjemna. Kwitnie. Pozdrow.